Przypatrujemy się Matce Bożej, Maryi z Nazaretu, która uczy nas, jak być pośrednikami. Ona sama uczestniczyła w tym jedynym pośrednictwie Chrystusa w sposób szczególny. Wielu teologów wskazywało właśnie na Maryję jako pośredniczkę łask. Wskazywało na to, że Kościół otrzymuje różne łaski dzięki wstawiennictwu Matki Bożej. Ale my nie tylko uciekamy się do niej jako do tej, która pomaga nam, która wyprasza nam łaski, ale również przypatrujemy się jej jako Matce Kapłanów, aby zobaczyć, w jaki sposób możemy być pośrednikami. Dla mnie osobiście przewodnikiem w odkrywaniu tego pośrednictwa Matki Bożej był sługa Boży, ojciec Jacek Woroniecki, dominikanin z mojego zakonu, który pisał na ten temat na początku XX wieku. Wtedy wielu teologów zwracało uwagę na ten aspekt mariologii. Maryja jako pośredniczka, ale nie tylko jako pośredniczka w takim sensie, że wyprasza u nas łaski, dla nas łaski, ale że uczymy się od niej, jak być pośrednikami. I ojciec Jacek Woroniecki pokazuje różne aspekty życia Matki Bożej, które możemy odnieść również do naszego kapłańskiego życia. Jednym z pierwszych momentów w życiu Matki Bożej, który mamy bardzo dobrze opisany w Ewangeliach, to jest moment zwiastowania. Anioł przychodzi i tak naprawdę mówi Matce Bożej wszystko to, co jest najważniejsze. Możemy powiedzieć, że ten moment zwiastowania jest bardzo podobny do momentu powołania. Każdy z nas, myślę, że potrafi przypomnieć sobie ten moment z naszego życia, kiedy poczuliśmy, że Chrystus wzywa nas do tego, aby pójść za Nim. Może na początku to jeszcze była niejasna idea, co to oznacza iść za Chrystusem, że to jest kapłaństwo czy życie zakonne, ale doskonale znamy ten moment. Jeden z moich współbraci mówił, że nawet potrafię pokazać w Krakowie tę płytkę chodnikową, gdzie po raz pierwszy poczułem to, że chcę być kapłanem. I to jest podobny moment, jak w życiu Matki Bożej. Moment zwiastowania, gdy anioł, gdy Bóg przychodzi do każdego z nas po to, aby zaprosić nas do tego, abyśmy zostali kapłanami. I odpowiedzieliśmy, podobnie jak Maryja, odpowiedzieliśmy tak. Dlatego teraz jesteśmy kapłanami Jezusa Chrystusa. Odpowiedzieliśmy hojnie na to zaproszenie ze strony Jezusa. Ale zobaczmy, że w życiu Maryi zaraz potem następuje jakby okres milczenia. Maryja nie jest w stanie opowiedzieć osobie, która jej była najbliższa, czyli Józefowi, to, co się wydarzyło. Doświadczenie zwiastowania, czy dla nas doświadczenie nawrócenia, bardzo często jest tak głębokim, tak intymnym doświadczeniem, że nie potrafimy o nim opowiedzieć komuś drugiemu. To jest podobnie jak z mistykami. Mistyk nie jest w stanie opowiedzieć tego, co widzi w wizji mistycznej. Ludzkie słowa czy ludzkie obrazy są niewystarczające. Bernadetta Soubirous zawsze mówiła, że Matka Boża na figurach jest absolutnie niepodobna do tej, którą ona widziała. Święta Faustyna prawie, że się rozpłakała, jak zobaczyła pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, bo jej zdaniem był tak niepodobny do tego Chrystusa, którego ona widziała. I to dokonuje się w naszym życiu. Jakieś pierwotne, bardzo mocne doświadczenie obecności Boga. I z jednej strony to doświadczenie trzeba stale w sobie pielęgnować, stale wracać do tego momentu, kiedy Chrystus powołał mnie, abym był Jego kapłanem. Są to najważniejsze momenty w naszym życiu. Nie tylko wspominamy je w sposób sentymentalny, ale w tym powołaniu zazwyczaj jest zawarte przesłanie dla nas.
Bóg mówi nam wtedy, czego pragnie od nas. Tak jak Matce Bożej powiedział. Poczniesz i porodzisz syna. I to był moment zwiastowania. Tak my, kiedy czujemy po raz pierwszy, że Chrystus wzywa nas do swojego kapłaństwa, warto wracać do tych momentów, analizować je i pytać samego siebie, co tam Chrystus mi pokazał, do czego mnie wzywa, jakie są najważniejsze elementy tego wezwania, bo bardzo często w tym kierunku właśnie rozwija się później nasza kapłańska posługa. Natomiast bardzo trudno jest to doświadczenie przekazać innym. Bardzo trudno jest zrozumieć narodzenie z ducha. Bardzo trudno opowiedzieć komuś w ten sposób, aby ktoś również tego doświadczył. Bardzo często pozostajemy na poziomie słów i widzimy, że ktoś nie rozumie. Opowiadamy o swoim doświadczeniu, a ktoś nie wie, o co chodzi. Co trzeba zrobić? Ojciec Jacek wskazuje na bardzo piękny moment w życiu Matki Bożej. Ona też, mówi ojciec Jacek, nie tłumaczyła niczego Józefowi. Ona modliła się, aby Bóg sam objawił tę tajemnicę świętemu Józefowi. I to się dzieje. W Ewangelii świętego Łukasza czytamy, że we śnie zjawił się anioł i odkrył tę tajemnicę narodzenia z ducha również świętemu Józefowi. Ale pierwszą osobą, za którą modli się Matka Boża, jest właśnie święty Józef, aby Bóg sam mu odkrył tę tajemnicę. I to jest pewien aspekt pośrednictwa, kiedy modlimy się za innych, kiedy widzimy, że słowami nie jesteśmy w stanie czegoś wytłumaczyć, nie jesteśmy w stanie przekazać pewnych treści, które płyną wprost z Ewangelii, bo ktoś z jakichś powodów tego nie przyjmuje, wtedy możemy się za tego człowieka modlić. I nie jest to tylko jakiś dodatek do naszego głoszenia, do naszej działalności apostolskiej, ale ten przykład Maryi pokazuje nam, że jest to absolutnie podstawa, że skuteczność naszego głoszenia, skuteczność naszej pracy apostolskiej, ona jest wprost zależna od tego, na ile potrafimy modlić się za osoby, które zostały nam powierzone. Modlitwa jest siłą. I co ciekawe, możemy dotknąć modlitwą wszystkich. Nasza działalność apostolska ma swoje ograniczenia. Do mojej parafii, mojej diecezji, zakonu, w którym jestem, nawet przy środkach społecznego przekazu. Jak nagramy filmik, to obejrzy go jakaś konkretna ilość widzów. Natomiast modlitwą możemy dotknąć każdego. Nie ma żadnych ograniczeń. W Jezusie Chrystusie mamy dostęp do innych właśnie poprzez modlitwę. Dlatego ona jest kluczowa w przekazywaniu Ewangelii. Aby to nie były tylko słowa, to jest potrzebna modlitwa. Za tych, którym głoszę. Za tych, do których jestem posłany. I to działa. Mamy taki piękny przykład z historii Kościoła. Matka świętego Augustyna, święta Monika, modliła się całe życie za swojego syna. I w ostatniej ich rozmowie, tuż przed śmiercią, mówi takie słowa do swojego syna. Synu, mnie już nic nie cieszy w tym życiu. Niczego już się po nim nie spodziewam, więc nie wiem, co ja tu jeszcze robię i po co tu jestem. Jedno było tylko życzenie, dla którego chciałam trochę dłużej pozostać na tym świecie, aby przed śmiercią ujrzeć Ciebie chrześcijaninem katolikiem. Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenia, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem doczesnym, stałeś się Jego sługą. Nie tylko chrześcijaninem katolikiem,
ale w tym momencie Augustyn już był kapłanem, potem został biskupem. I Kościół w swej mądrości zawsze łączył te dwie rzeczy. Modlitwę matki świętego Augustyna, świętej Moniki i nawrócenie. I święta Monika prosiła o to tylko, aby został chrześcijaninem. Ale modlitwa jej była tak gorąca, że nie tylko został chrześcijaninem, został kapłanem, został biskupem. Taką moc i taką siłę ma modlitwa. I na to pokazuje również Matka Boża. Modlitwa, która stale towarzyszy odkrywaniu przez innych tajemnic Bożych. To Bóg sam odsłania innym swoje tajemnice dzięki temu, że ktoś za nich się modli. Nie wiemy, dlaczego jesteśmy w Kościele, dlaczego się nawróciliśmy, dlaczego odkryliśmy kapłaństwo w naszym życiu. Być może ktoś z naszej parafii, z rodziny, babcia, dziadek, mama, pani w parafii modlili się właśnie za tego ministranta, aby odpowiedział hojnie na to zaproszenie ze strony Pana Boga. Modlitwa jest siłą. Siłą ewangelizacyjną i apostolską. Nie jest dodatkiem dla kapłana, żeby nie utonął w tej morzu spraw apostolskich, ale z jego podstawowym działaniem apostolskim, aby Bóg innym odkrywał swoje wielkie tajemnice. Uczmy się dziś od Matki Bożej, nawet w takich trudnych sytuacjach, jakich ona była po zwiastowaniu, aby nie ustawać w modlitwie, by Bóg otworzył serca tych, do których jesteśmy posłani. To jest pierwszy sposób pośredniczenia pomiędzy Bogiem i człowiekiem. My nie zastępujemy Pana Boga. My prosimy, aby Bóg sam otworzył serca innych ludzi. I na takie pośrednictwo dzisiaj wskazuje nam Matka Boża. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym z świętymi Twymi chwalił Cię. Na wieki wieków. Amen. Dzień 12. Rekolekcji kapłańskich, oddanie 33. Zwiastowanie, siła modlitwy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca.
A to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Z książki ojca Jacka Woronieckiego Macierzyńskie serce Maryi. Co z tego wszystkiego zrozumiała Maryja w chwili zwiastowania? Na pewno nie wszystko, bo Bóg dopiero powoli odkrywał przed oczyma jej duszy wielkie swe względem niej zamiary. To jedno na pewno stało się jej jasnym, że odtąd w przygotowaniu przyjścia Mesjasza na świat ma ona odegrać główną rolę, bo rolę tej, przez którą przyoblecze on naszą ludzką naturę. Tej roli oddała się ona, odkąd anioł zniknął z jej oczu, całkowicie, powtarzając zapewne nieraz w głębi duszy te piękne słowa psalmu: gotowe serce moje, Panie, gotowe serce moje. Święty Józef jest pierwszą duszą, na którą Maryja zaczyna oddziaływać na mocy tej roli, jaką Bóg jej wyznaczył u boku Zbawiciela. Nim uda się do swej krewnej Elżbiety, gdzie po raz pierwszy odezwie się publicznie o swym powołaniu, już tu, w małym domku cieśli w Nazarecie, promieniami łaski, która przepełnia jej duszę, oświeca tego, którego na towarzysza życia obrała i przygotowuje w ten sposób jego duszę na przyjęcie Zbawiciela. Nie zaczyna od rozmów, ale od modlitwy. Ze słów Ewangelii wyraźnie wypływa, że Matka Najświętsza nic nie powiedziała świętemu Józefowi o scenie zwiastowania. Ufna, że Bóg sam lepiej od niej da mu poznać tę radosną nowinę. A nie mówiąc ze świętym Józefem o tym, co się jej zdarzyło, tym więcej musiała o nim mówić do Boga na modlitwie, błagając Go, aby tę najdroższą dla niej duszę łaską swą wzmocnił i dał jej w tak trudnym położeniu postąpić wedle Jego świętej woli. W ten sposób zaczęła Maryja współpracę ze swym synem, nim jeszcze na świat go wydała. A pierwszym, którego do niego doprowadziła i w uświęceniu którego sama współpracowała, stał się jej oblubieniec, święty Józef. Z dziennika duchowego oblata benedyktyńskiego Insinu Jezu, zapisane w niedzielę 10 lutego 2008 roku. Jezus do kapłana. Ten, kto czuwa w nocy przed moim eucharystycznym obliczem, będzie doświadczać szczególnych łask. Ci, którzy modlą się w nocy, naśladują moje nocne czuwania przed Ojcem. Jakże często trwałem w ten sposób w Jego obecności, rozmawiając z Nim i zanosząc w poufnej modlitwie jęki stworzenia i troski śpiącego świata. Odkryjesz, że nocna modlitwa przynosi światło i pokój,
których nie daje duszom w innym czasie. Ci, którzy tego doświadczyli, przychodzą do mnie nocą i trwają blisko mojego eucharystycznego serca. Światło mojego eucharystycznego oblicza oświeca ich, a noc, pomimo ciemności, jaśnieje. Naucz się adorować mnie nocą. Pragnę, by kapłani przychodzili do mnie właśnie wtedy. Niech się nie obawiają, że stracą coś ze swojego odpoczynku. Ja będę ich orzeźwieniem i odpoczynkiem. Zapisane 28 marca 2013 roku w Wielki Czwartek. Jezus do kapłana. Pierwszą rzeczą, o którą poprosiłem moich pierwszych kapłanów, moich apostołów, a spośród nich trzech najbliższych mojemu sercu, Piotra, Jakuba i Jana, było czuwanie i modlitwa ze mną. Nie posłałem ich od razu. Nie powierzyłem im żadnego innego kapłańskiego zadania, z wyjątkiem tego, by czuwali ze mną na modlitwie, po to, by nie zwątpili w godzinie próby. Chciałem, aby byli blisko mnie, by mnie pocieszali i pokrzepili w mojej agonii poprzez zjednoczenie z moją modlitwą posłuszeństwa i zdania się na Ojca. To była ich pierwsza kapłańska akcja, pierwsze zadanie powierzone kapłanom Nowego Przymierza. Nie głoszenie kazań, nie nauczanie, nie uzdrawianie, nawet nie udzielanie chrztu, lecz czuwanie i modlitwa ze mną. Chciałem, aby w ten sposób zrozumieli, że jeśli kapłan nie jest wytrwały w czuwaniu i nieustannej modlitwie, wszystko inne będzie daremne. Będzie administrował moimi tajemnicami, ale bez słodyczy niebiańskiego namaszczenia, bez ognia i światła osobistego doświadczenia mojej boskiej przyjaźni. Oto powód, dla którego błagam moich kapłanów, by zaczęli mnie adorować i by czuwali i modlili się blisko sakramentu mojej miłości. Gdybyś tylko mógł usłyszeć natarczywość i boleść mojej prośby skierowanej do Piotra, Jakuba i Jana. Nie była to zwykła prośba o czuwanie i modlitwę. To było błaganie. Potrzebowałem ich modlitwy w tamtej godzinie, tak jak potrzebuję modlitwy wszystkich moich kapłanów w tej ostatniej godzinie, która nadchodzi, która już wybija dla mojego Kościoła. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją. Wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.